Opowiem Państwu o drugi przypadek, bo takie przypadki, takie przykłady najlepiej Państwu przemówią do wyobraźni. Był rok 1999-2001 w tych latach. Człowiek, o którym mówię, miał mieszkanie wielkości 37 metrów kwadratowych. Było to jeden większy pokój, drugi mały pokój, taki malutki, że tylko wchodziło tylko łóżko. W systemie ogutowskim, bo to jest system specjalny prefabrykacji wielkobudowej, i miał dwoje dzieci. I nie było możliwości, proszę Państwa, żeby coś z tego było, ponieważ dzieci dorastały i nie było możliwe, żeby dalej mieszkać. Dwoje dzieci, było dziewczynka i chłopak i, no i co z tym zrobić? Albo przerabiać mieszkanie, albo wymieniać mieszkanie, albo coś zrobić. Człowiek ten z rodziną podjął decyzję na granicy szaleństwa. Mając 40 tysięcy za to sprzedane mieszkanie, nie mając działki, nie mając żadnego wsparcia znikąd, powtarzam, znikąd, kupił działkę, wybudował sobie skromny, ale swój budynek mieszkalny, jednorodzinny i zaczął 13 lutego budowę, a wprowadził się do budynku 5 września i Wigilię była spędzana w rękawicach i w kurtce, ponieważ takie było zimno. Nie było jeszcze skończone dokładnie. Centralne ogrzewanie i docieplenie budynku nie było mowy. Taka była zima. Powoli, step by step skończył ten budynek. Dzisiaj budynek jest skończony. Pozostały piękne wspomnienia. Pozostały piękne chwile. Ciężkie, ale piękne. I dzisiaj wszystko zostało pokonane. Budynek został wykończony. Budynek mieszkalny. Budynek gospodarczy i budynek, w którym Państwo teraz nie widzicie, ponieważ tym człowiekiem byłem ja. Jak wariat rzuciłem się na głęboką wodę bez kasy i bez niczego. Sam własnoręcznie postawiłem sobie budynek, ponieważ znam robotę od podstaw fizyczną i znam papierkową i znam projektowanie. I sam sobie wszystko zrobiłem i dzisiaj mieszkam w swoim domku, w mojej miejscowości Lipa na Podkarpaciu. Jestem z tego dumny i się cieszę. Także proszę Państwa, krótko przedstawiłem Państwu słowa, przykłady, słowa zachęty, które chciałbym, żebyście Państwo przeanalizowali. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś obawy, jakieś zastrzeżenia, nie wie, jaką decyzję podjąć, nie może po prostu jakiejś rady zasięgnąć konkretnej. No i po prostu tłucze się od brzegu do brzegu, żeby nie wie po prostu co z tym zrobić, to proponuję mu nie rzucić monetą. I wtedy dowie się, czy on chce się budować, czy nie. Jeżeli rzuci monetą, jeżeli uzna sobie, że orzeł to budować, a resztka to nie, rzuci monetę do góry, moneta spali i wyjdzie orzeł, człowiek ten będzie miał satysfakcję i będzie się cieszył, że on po prostu, że wyszedł orzeł. To znaczy, że będzie cieszył się tym, że ten orzeł, że on chciał się budować. Bo jeżeli by wyszła reszta, on po prostu byłoby jasne, że on tego nie chciał. To jest jedyny mądry test na podjęcie decyzji, czy się budować, czy się nie budować. A jak zrobić, jak do tego podejść, żeby się sprawdziło to, co Państwu mówię, że czas budowy jest najlepszym okresem w życiu człowieka. Sytuacja jest, proszę Państwa, bardzo prosta. Trzeba spełnić bardzo proste trzy warunki. I proszę mnie teraz dobrze posłuchać, bo to jest tak proste, że aż banalne. Proszę Państwa, żeby Państwu się udała budowa, trzeba przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość i pozbyć jakichkolwiek oczekiwań czasowych.
Jeżeli Państwo będziecie załatwiać sobie dokumenty i pomyślicie, że a to jutro muszę mieć, a potem okaże się, że to jutro nie ma, tylko jest to za 4 dni, zaczyna się problem psychiczny. Zaczniecie się Państwo wypalać i denerwować. Nie ma czegoś takiego, jakże to ma być jutro. Dotyczy to dokumentacji, dotyczy to robót, dotyczy to terminów wszelkich. Proszę open time. Otworzyć sobie czas i nie stawiać sztywnych granic. Pozbędziecie się Państwo stresu i pozbędziecie się Państwo wszelkich spraw, które są niepotrzebne. Straty zdrowia, straty kasy i potrwa to nieco dłużej, ta cała zabawa z budową, ale będziecie Państwo mieli jasno postawioną sprawę. Nie będziecie Państwo tracić zdrowia, nie będziecie Państwo tracić kasy. Proszę pamiętać, to jest najważniejszy warunek udanej inwestycji. Zero sztywnych terminów. Nawet jeżeli wymuszają to czynniki zewnętrzne, proszę się temu nie poddawać. Nie ma czegoś takiego jak sztywne czynniki, jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne. Ponieważ jeżeli chodzi o budownictwo usługowe, sprawa jest troszkę inaczej. Tam wchodzą w rachubę terminy kredytów i terminy świadczenia usług, wstępne umowy i tak dalej. To o tym nie mówimy. Mówimy o budownictwie jednorodzinnym. Proszę nie zakładać sobie sztywnych terminów. To jest pierwszy, najważniejszy warunek. Drugi, nie mniej ważny, proszę od samego początku, od pierwszej wizyty ustalić sobie dobrych fachowców. Dobry fachowiec, według mnie, a proszę mi wierzyć, że mam w tym doświadczeniu dość spore, jest takim człowiekiem, który Państwa przeprowadzi jak kontroler wieży lotów, jak kontroler lotów na wieży kontrolnej. Ten człowiek musi mieć przede wszystkim doświadczenie. Nie może to być człowiek, który ma 10 tysięcy dyplomów, a w głowie pusto, bo tacy się też zdarzają. Ma to być człowiek, który już ma swój dorobek, który już ma za sobą nietrafne sprawy, ale większość ma podjętych prawidłowych decyzji, który ktoś Państwu poleci. Najlepiej jest z polecenia. Tyczy się to już, proszę Państwa, od chwili wyboru działki, od chwili wyboru projektu. To jest pierwsza wstępna faza i od tego trzeba po prostu zacząć. Wybrać sobie, uzgodnić sobie tego fachowca i tego fachowca się trzymać. Proszę Państwa, nigdy proszę nie słuchać podpowiadaczy. Jeżeli Państwo znajdziecie fachowca, w sensie projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru, któremu Państwo zaufacie, proszę pod żadnym pozorem nie słuchać żadnych podpowiedzi osób trzecich. Ja ich osobiście nazywam adwokatami. To są adwokaci, którzy, proszę Państwa, za nic nie odpowiadają, tylko chodzą i kwitną. A ten to zrobił tu, a ten to zrobił tu źle, a mógł zrobić tak. Proszę Państwa, miałem taki przypadek. Kiedyś jako projektant, a potem kierownik budowy, projektowałem budynek w Rozwadowie i potem byłem kierownikiem budowy. Będąc u tego inwestora, którego prowadziłem tę budowę, widziałem, że inwestor jest coś niezadowolony. To się da wyczuć. Więc spytałem, co się dzieje. A powiedział mi, że był tu jego kolega, który pracuje w Hucie Stalowej Woli w zakładzie inwestycji. I on powiedział, że tu by było tak, tu by było tak, a to jest tak, a on powinien zrobić tak, a tamten tak. No więc nieszczęśliwie się złożyło, że następnym razem, będąc na budowie, spotkaliśmy się z panem adwokatem. Pan adwokat, który miał się za wysokiej klasy fachowca, przyjął ode mnie wyrazy uznania, że doceniam jego wiedzę fachową, jego doradztwo. Wyciągnąłem rzut więźby dachowej i spytałem się pana o pewne szczegóły techniczne. Rzut więźby dachowej był tak skomplikowany, że tam była jedna siatka. Żeby się wgryźć w ten temat, nie mając doświadczenia w budownictwie jednorodzinnym, konstrukcji dachowej, trzeba byłoby tam przynajmniej jakieś
3 minuty nad tym siedzieć i myśleć dla człowieka, który się tym zajmuje. A człowiek, który siedział w inwestycjach w statucie, musiał dłużej. No i oczywiście pan przy tym gospodarzu, który wcześniej był niezadowolony, stwierdził, że on, nie będzie w to wchodził. Niemniej jednak szkody zostały poczynione. Szkody zostały poczynione w głowie inwestora, ponieważ budowa była wzorcowo prowadzona i nie było żadnych problemów. Niemniej jednak problem zasiał adwokat. Uczulam Państwa w przyszłości, jeżeli macie, będziecie mieli, mieliście jakieś, no w szczególności, jeżeli będziecie mieli jakieś sprawy związane z doradcami lewymi, adwokatami, proszę się zastanowić, czy naprawdę warto ich słuchać. Oni będą Państwu doradzać wszystko. Oni wszystko wiedzą. Oni będą szukać, co jest źle. To, nawet jak coś jest dobrze, to oni powiedzą, że jest źle. Bo oni za nic nie odpowiadają. Oni za nic nie odpowiadają. Oni mają wszystko w nosie. Bo oni Państwu tylko będą ściemniać, robić wodę z mózgu i tyle. To jest jeden z ważniejszych spraw. Proszę Państwa, krótki temat. Chciałbym w przyszłych nagraniach, jeżeli Państwo uznacie, że to jest w jakikolwiek sposób komuś przydatne, chciałbym poruszyć sprawy, jak wybrać działkę. To jest bardzo ważny temat, proszę Państwa, to jest temat, który zaczynamy od tego, jak wybrać projekt, jak załatwiać formalności związane z pozwoleniem na budowę, bo tu chodzą legendy, że to miało być prościej, ale jest trudniej, jak wybrać sobie wykonawców, jak sporządzić umowę, jak współpracować z kierownikiem budowy, z wykonawcami, no i oczywiście jak zamknąć ten budynek. Postaram się Państwu naświetlić także kilka praktycznych rad w stylu jak szybko, jeżeli ktoś z Państwa ma budynek już istniejący i jak szybko ustalić, co się z budynkiem dzieje, kiedy jest taka sytuacja, że budynek wymaga oceny technicznej. Jak to dokonać szybko, dobrze i na własną rękę, bo no niestety niekiedy jest tak, że ktoś przyjdzie i woła kasa, to można to samemu sobie zrobić. Powiem Państwu także kiedyś w przyszłości, jak użytkować budynek, jak go przeglądać, jak robić protokoły, jak przyglądać instalację gminiarską, jak przyglądać instalację elektryczną, gazową, jak wykonywać protokoły, a zamawiać i wykonywać przeglądów 5-letnich i przeglądów rocznych. Także wszystko to by było wyczerpane na dzień dzisiejszy. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli Państwo rzucicie monetą i wyjdzie Wam, że macie tego przysłowiowego orzełka i ten orzełek oznacza, że jesteście zadowoleni, że chcecie się budować, to te trzy warunki, o których Państwu mówiłem, muszą być spełnione. Czyli nie stawiać sobie sztywnych granic czasowych, to wybierać sobie dobrych współpracowników, już począwszy od biura projektowego, od kierownika, od inspektora nadzoru. I trzecia sprawa, o której przychodzi do głowy, nie słuchać żadnych odpowiedzi z zewnątrz, bo będą Państwu zmącić rozum, będą Państwu trzapać nerwy i nic z tego nie będzie, bo to jest na bieżąco. Ja w chwili obecnej mam 800 nadzorów i proszę mi wierzyć, że na każdej budowie są jakieś problemy, a to ktoś komuś coś powiedział, a ten temu coś powiedział, a tamtemu. Proszę tego pilnować i proszę się tego trzymać. Na dzień dzisiejszy serdecznie dziękuję. Myślę, że następne nagranie będzie niebawem. Postaram się to umieścić na YouTube, żebyście Państwo mogli na tym coś skorzystać. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytanie, to proszę do mnie napisać. Serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego i do usłyszenia, do zobaczenia.